Hubert, widać, że zimowa przerwa na przygotowania nie zmniejszyła waszej pewności siebie na boisku. Udowodniliście, że odejście kluczowego zawodnika dla Krakowi nie ma większego wpływu na waszą grę zespołową. No tak, jak pokazało ostatnie spotkanie, tak jest, ale wiemy, że mieliśmy trochę perypetii na obozie w Hiszpanii ze sparingami, dlatego był ten pierwszy mecz był dla nas niewiadomą, bo tak naprawdę nie mogliśmy zagrać w jednym składzie kilku spotkań. Ale jak widać, nie zatraciliśmy tego, co było w poprzednim sezonie, w poprzednim roku. A utrata Denisa, na pewno ważnego zawodnika w naszej drużynie, również nie była widoczna, bo mamy na tylu fajnych chłopaków w formacjach ofensywnych, że sobie chyba z tym poradzili. Nasz najbliższy rywal to Termalika, Brugbetnie Ciecza, która otwarcie mówi, że celuje w pierwszą ósemkę. Ostatnio Lech Poznań zgotował Krzysztofowi Pilarzowi niezły festiwal strzelecki. Pokonali go aż pięciokrotnie. Widziałeś ten mecz? Jak ocenisz formę naszego najbliższego rywala? Znaczy, no w samego meczu nie widziałem, ale widziałem obszerne skróty z tego spotkania i może ten wynik tego nie oddaje tego, co działo się na boisku, bo na pewno te bramki, które zostały strzelone w wyliczonym czasie gry, nie mogą zamazać tego, co się działo przez cały mecz, bo Termalika grała nieźle w piłkę, momentami nawet była lepsza od zespołu z Poznania, także na pewno czeka nas ciężkie spotkanie. A no, szkoda Krzysia trochę, bo 5 bramek na początek, na inaugurację, no nie jest na pewno to przyjemne, ale musi się nastawić też na to, że Krakowia jedzie do Niecieczy po to, żeby wygrać i zrehabilitować się za tą porażkę u siebie. Czyli nie będzie taryfy ulgowej dla byłego kapitana Pasów? Oczywiście, że nie. To jest doskonała okazja do rewanżu, także, bo właśnie we wrześniu to Termalika była górą. Wygrali 2-1 na naszym stadionie. No tak, pamiętam dobrze to spotkanie, bo nie wyszło nam to spotkanie, a Termalika nas zaskoczyła tym, że chciała grać w piłkę. Wyszła bardzo ofensywnie i straciliśmy bramki po trzech kontrach i to na pewno nas bolało i boli nas do dzisiaj. Bo jak później pokazały mecze u siebie, byliśmy bardzo groźnym zespołem i z każdym potrafiliśmy wygrać. Także na pewno ta porażka gdzieś tam siedzi w głowie i jedziemy z rządzą rewanżu na ten mecz.